Dzień dobry, moi drodzy, to jest, kurde, jak mnie wszystko drapie. To jest dzisiaj 26, tak? 26 czerwca, to jest środa, a to jest kolejny wstawak, na który was oczywiście najcieplej, najserdeczniej i w ogóle naj na świecie zapraszam. Jedziemy! Moi drodzy, witam was najserdeczniej w tym środowym odcinku i zapraszam na kolejną dawkę pobudzajki dzisiaj takiej porannej. Bardzo będzie to mądrość życiowa wielka i niezgłębiona, którą wydobędę z przepastnych głębin swoich. Już wam mówię, w czym to dzisiaj będzie rzecz. Będzie się ciekawostka taka roślinno-miłosna, tak by to trzeba nazwać. Otóż, istnieje taka bardzo ciekawa roślina, przepraszam, muszę sobie spojrzeć, żeby to nie pogadać głupot, która się nazywa, to się nazywają litopsy. Są takie rośliny, to się nazywają litopsy. Rosną głównie w Ameryce, w Afryce Południowej, ale tam je oczywiście gdzieś tam transportują też do innych miejsc świata. Na czym polega wyjątkowość tejże rośliny, bo roślina jest wyjątkowa? Otóż, ona, moi drodzy, wygląda jak kamień. Mam nadzieję, że teraz oglądacie gdzieś tam takie obrazki, które ja wam pokazuję, jak to wygląda. Rzeczywiście w ogóle to wygląda w tych doniczkach, że to są bardzo ładne rośliny. Ale jak się na nie patrzy tak z góry i tak po prostu tak w pierwszym rzucie oka, to się wydaje, że leżą po prostu kamyki. A to są najzwyklejsze w świecie rośliny, mało tego, takie, które kwitną. Raz na jakiś czas mają takiego kwiatka, który trochę w ogóle wygląda jak stokrotka. Całkiem w ogóle to jest ładne. Dlaczego to wygląda jak kamień? Jak się łatwo domyślić, jest to pewnego rodzaju system ochronny tejże rośliny, która nie chce, żeby ją żarło coś. Czyli chce sobie tam żyć spokojnie, nie chce być zażarta przez kogoś, dlatego wygląda jak kamień, no bo kto by to chciał jeść kamień. I jak tylko zobaczyłem sobie tą ciekawostkę, raz, że w ogóle fajne rośliny i warto na nie patrzeć, to sobie pomyślałem, kurczę, to jest przecież o tylu ludziach. To jest o tylu ludziach, którzy próbują, że tak powiem, udawać kamień po to, żeby nikt ich nie zranił. Ja już wam to pewnie kiedyś mówiłem przy jakichś różnych okazjach. Ale powtórzę. Kochani, jeżeli ktoś ma jakieś trudne doświadczenia życiowe, nie? Został już zraniony wiele razy w miłości, skrzywdzony, nie wiem, zdradzony. Bardzo wiele razy go po prostu potraktowano źle, nie kochając, albo kochając, a potem porzucając. To niestety czasem się w człowieku robi takie, no właśnie, taki mur obronny, gdzie on już mówi, a to w takim razie ja się już nigdy w nic nie zaangażuję, ja nigdy nie wejdę w żadną miłość, nie będę nigdy nikogo kochał, nie będę nigdy się z nikim przyjaźnił, bo i tak na pewno mnie skrzywdzą. Mówiąc krótko, człowiek się staje takim kamieniem, człowiek się staje taką warownią wybudowaną, która ma go oczywiście bronić przed tym, że go nigdy nikt nie skrzywdzi. Tylko na czym rzecz polega? Taki człowiek już jest skrzywdzony samym tym, że nie pozwala, żeby go ktokolwiek pokochał i to jest największa krzywda, jaka się może wydarzyć, więc tak naprawdę chroniąc się przed krzywdą, tak naprawdę na stałe wchodzimy w krzywdę. Moi drodzy, jeżeli to jest o kimś z was, bo wiem, że to oczywiście nie jest o wszystkich, ale jeżeli to jest o kimś z was, nie ukamieniajcie sobie serc. Ja wiem, że naprawdę jest strach i ryzyko i to się w ogóle może wydarzyć, że po raz kolejny ktoś cię skrzywdzi, ktoś cię zrani, ktoś twoją miłość odrzuci, podepcze, potraktuje cię po prostu jak przedmiot. Nie wiem, znowu stracisz zaufanie, znowu ktoś po prostu wykorzysta cię w niedobry sposób tej miłości. Przepraszam, matko, gryzie mnie wszystko. Nawet jeżeli tak jest, nie rób tego. W sensie nie zamykaj się jak kamień, tylko zostaw jakąś kolejną szansę. Spróbuj znowu. I nawet jeżeli się znowu nie uda, spróbuj znowu. Nie warto zostać taką rośliną, która udaje kamień, żeby jej nikt nie zeżar. Bo może i rzeczywiście jej nikt nie zeżre, ale sama sobie żyje taka kamienna do końca świata i to jest nieprawda, że ona nie cierpi, bo jest sama. A to jest, myślę, największe w ogóle chyba możliwe cierpienie, a przynajmniej jedno z największych takich doświadczeń pewnego trudu i bólu. Nie warto, jestem przekonany, nie warto. Więc nie zamieniajmy się w kamienie, nawet jeżeli ma być to nasza obrona przed cierpieniem. To już wam mówiłem wiele razy, nie? Miłość jest zawsze wystawieniem się na cierpienie. I myślę, że nie wolno nam o tym zapomnieć. Nie bądźcie jak te litopsy. Ładne, bo ładne. Ładnie to wygląda, ale tak kamieniem być do końca życia, no głupio. Strasznie głupio. Nie róbcie tego. Mamo! Moi drodzy, tyle w tym dzisiejszym odcinku. Zapraszam oczywiście na kolejny, który będzie niedługo, nie wiem kiedy, czyli pewnie jutro. Czyli kolejne wstawaki niebawem już się wydarzą. Jeszcze chyba 3 w tym tygodniu, tak? Bo to dzisiaj środa chyba była bodajże. O, coś tutaj się dzieje. Dobra, moi drodzy, kończę. Ściskam, błogosławię, pozdrawiam najserdeczniej na świecie i do zobaczenia już jutro w kolejnych wstawakach. Z Bogiem, pa!